Szanowni Państwo, co to jest smog? Otóż smog to jest nic innego, tylko częściowe zadymienie atmosfery przez piece, przez inne urządzenia typu samochód i tak dalej. Szanowni Państwo, ustawa antysmogowa, którą wprowadził nasz głupi rząd, paraliżuje praktycznie wszystkie gospodarstwa rolne, domowe. Tylko dlatego, że będzie zakaz palenia węglem, jak również zakaz palenia drewnem. Oczywiście węglem niby gorszej jakości, który najpierw był sprowadzany z Kaliningradu milionami ton. A teraz pretekstem do tego, że był węgiel do dupy, jest wprowadzenie pieców piątej generacji, kotłów piątej generacji. I muszą być praktycznie spodajnikami. Szanowni Państwo, powiem tak. Zawsze w kuchni palę drewnem, dosypuję węgla, gotuję posiłek, bo tak robili moi rodzice, tak robili moi dziadkowie, pradziadkowie i tak dalej, i tak dalej. Było to normalne. Teraz nam się wmawia, że jesteśmy trucicielem atmosfery i to właśnie my jako Polska najwięcej trujemy. A kto nam to wmawia? Najbardziej Niemcy i oczywiście Komisja Europejska. A nasze debilne barany i tumany, że tak mogę ich powiedzieć, z rządu, wprowadzają natychmiast ustawę o kotłach piątej generacji z podajnikami. A w Krakowie to już niedługo w ogóle nie będziecie mogli palić ani drewnem, ani węglem. Gdyż zadymienie jest totalne. Może i jest. Tego nie neguję. Gdzie są kominy, tam musi być dym. Tylko pytanie, kto na tym zarabia, a kto na tym traci? Jako chłop tracę, gdyż mam swój las i nie będę mógł palić drewnem. Mogę kupić węgiel, nie będę mógł palić węglem, ponieważ mam piec nie piątej generacji, a może pierwszej. Nie wiem. Piec jak piec, palę od góry, dymu mało co z komina idzie. Ale ogrzewam cztery budynki. Teraz, jeżeli będzie zakaz, to co mam palić? Peletem? Kupić piec za 18 tysięcy? To jak tu sąsiad mi podpowiadał. Gdyż nie można kupić pieca na węgiel i drewno starszej generacji, tylko nowej generacji. Kogo stać na wsi na 18 tysięcy? Mnie nie, bo mam tylko 840 zł emerytury. 18 tysięcy, policzcie ile lat muszę składać na piec. Więc prawdopodobnie zamarznę najbliższej zimy. No bo teraz to już jest, wiecie, wiosna. Od marca wprowadzili tą ustawę, która dopiero teraz dokręcać będzie śrubę. I oczywiście będą chodzić ze Straży Miejskiej. Dobrze, że w Bozentynie rozwiązali Straż Miejską, więc prawdopodobnie te czuby nie będą chodzić i nie będą kontrolować, w jakim piecu spalamy węgiel i drewno. Szanowni Państwo, powiem, co się dzieje w Europie. Niemcy stoją na węglu. Węgiel również jest używany na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech, na Ukrainie i w Rosji. Praktycznie naokoło jesteśmy trzadzeni węglem. A u nas zakaz. Bo tak kazała pani Merkel. Tak kazał kanclerz Niemiec. A my posłuszne debile i barany od razu wprowadzamy tę ustawę w życie. Pytanie. Jak tak zalecacie? Nakazujecie? To ja się pytam, co będzie, jak wyłączą prąd, gdyż podajniki pracują na prąd?
Piece z reguły też na prąd. Grawitacja jest mało gdzie. Znawcy wiedzą, o czym mówię. O centralnym grawitacyjnym. To jeszcze hula. A jak wyłączą prąd, to przyjdzie nam po prostu zamarzać. Gdyż prawdopodobnie większość was piece węglowe, drewno i na drewno zlikwiduje. Więc co nas czeka? Oprócz głodu, klęsk żywiołowych, jeszcze zamarzanie w zimie. Gdyż PiS ładnie przykręca tą śrubę. Tak przykręca, żebyśmy oprócz tego, że nas trują, zdychali z głodu wkrótce, to jeszcze, żebyśmy szybko zamarzali. Szanowni Państwo, moi rodzice palili węglem i drewnem. Moi dziadkowie palili węglem i drewnem. Moi pradziadkowie palili węglem i drewnem. We wszystkich ościennych państwach palą węglem i drewnem. Dlaczego te nasze debile, że tak powiem, te skurwiele z Sejmu, też tak powiem, takie ustawy wprowadzają. I wy powtórnie kandydujecie. Ja wam życzę, żebyście nawet nie otrzymali mandatu na babcię klozetową, gdyż nawet na to nie zasługujecie, gdyż jesteście antynarodowi, antypolacy, antysłowianie. Jesteście parchami, którzy nie nadają się do niczego.